przed nami kolejne tematy. Dał się zamknąć w Auschwitz, żeby rozpracować obóz i zaplanować uwolnienie więźniów. Po wojnie został stracony przez władze PRL-u. Dziś mija 66. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Ten dzień obchodzony jest też jako Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Elżbieta Żywioł. Biało-czerwone chorągiewki, transparenty i portrety żołnierzy wyklętych. Ulicami Krakowa przeszedł marsz rotmistrza Pileckiego. Pochód otwierał szwadron ułanów marszałka Piłsudskiego. Około 400 uczestników wyruszyło z rynku głównego do parku imienia Henryka Jordana, gdzie znajduje się popiersie rotmistrza. W obchodach uczestniczyła jego wnuczka Małgorzata Kosior. Rotmistrz Witold Pilecki był żołnierzem AK i więźniem Auschwitz-Birkenau. Sam dał się zamknąć w obozie, by zobaczyć, co dzieje się za bramą. Był głównym inicjatorem konspiracji. Po ucieczce namawiał dowództwo podziemia do akcji zbrojnej, która wyzwoliłaby więźniów. 66 lat temu został zamordowany przez władze komunistyczne. Rehabilitacji doczekał się dopiero w latach 90. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Elżbieta Żywioł, Kronika.